Po raz kolejny spotykamy się z mieszkańcami Chełma, ale również powiatu chełmskiego. Wiem, że przyjechali mieszkańcy Lublina, z innych terenów. Chcemy rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski. To, co dzisiaj najbardziej nurtuje Polaków, przede wszystkim drożyzna. Co zrobić z tym, żeby tej drożyzny nie było? Co zrobić, żeby tą inflację zahamować, którą PiS doprowadził do najwyższej od kilkudziesięciu lat? I co zrobić, by do Polski trafiły fundusze europejskie, bo dzisiaj tych wszystkich pieniędzy potrzebujemy. Stąd też zaprosiłem pana posła Marcina Kierwińskiego, sekretarza generalna Platformy Obywatelskiej, samorządowca, człowieka ciekawego, ojca trójki dzieci, który niewątpliwie zna problemy również mieszkańców Polski Wschodniej. Czy jest to pana pierwsze spotkanie z mieszkańcami Chełma i jakie będą tematy poruszane na spotkaniu? Tak jak mówił pan poseł Grabczuk, bardzo dziękuję za zaproszenie. Będziemy rozmawiać o tym, co najważniejsze dziś dla Polaków. Wszyscy cierpimy ze względu na szalejącą inflację, na szalejącą drożyznę. Raty kredytów poszybowały w ostatnich miesiącach po prostu horrendalnie. Można powiedzieć, że zapłacenie raty za mieszkanie wiąże się z bankructwem. Więc o tym będziemy rozmawiali i myślę, że jednym z elementów tej rozmowy będzie także rozmowa o środkach europejskich. Tak jak Krzysztof powiedział, ja byłem samorządowcem, Krzysztof także. My wiemy, jak ważne dla mieszkańców polskich miast i miasteczek i wsi są środki europejskie. Dziś Polacy są okradani ze środków europejskich przez nieudolność tego rządu. Czekają na nas gigantyczne pieniądze europejskie. One są tuż na wyciągnięcie ręki, a rząd z nich nie korzysta. W imię jakiejś ideologicznej krucjaty przeciwko Unii Europejskiej, rząd nie chce skorzystać z pieniędzy, które są Polakom potrzebne. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak pan widzi sytuację gospodarczą, w szczególności rosnącą inflację w Polsce? To myślę, że wszyscy bardzo mocno to odczuwamy. Mówi się, że inflacja to 18%, ale jak idziemy do sklepu, kupujemy te codzienne produkty, kupujemy chleb, mleko, olej, no to wiemy, że ta inflacja znacznie przekroczyła już 30%. No to jest coś, co z dnia na dzień czyni Polaków tak naprawdę biedniejszymi. I to, co jest najsmutniejsze w tej sytuacji, to to, że nie widać, aby cokolwiek miało się zmienić. Słyszymy kolejne zapewnienia od rządu PiS-u, od pana prezesa Glapińskiego, że już za miesiąc, już za dwa miesiące inflacja zahamuje, a z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. I także o pomysłach właśnie na zdławienie inflacji będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dziś nie wystarczy PR-owska papka, którą stara się nam dawać rząd PiS-u. Dziś potrzeba realnych działań, pewnie często bardzo trudnych działań, ale warto, aby władza potrafiła w trudnych czasach oszczędzać na sobie. O tym też będziemy rozmawiać. Za rok odbędą się wybory parlamentarne. Proszę mi powiedzieć, czy Platforma będzie startować sama, czy może z koalicją? No, my 3 lata temu stworzyliśmy Koalicję Obywatelską. To jest wspólne przedsięwzięcie Platformy, Inicjatywy Polskiej, Partii Zielonych i Nowoczesnej. Więc pewnie tak minimum, które zakładamy, to jest start w ramach tej formuły. Ale będziemy zachęcać. Będziemy zachęcać do ostatniego dnia do tego, aby wystartować z jednej listy, aby zaprosić na nasze listy, czy też stworzyć wspólne listy z PSL-em, z partią pana Hołowni, z Lewicą. To po prostu jest bezpieczniejsze. Bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o ten nadrzędny cel, czyli odsunięcie złych rządów PiS-u od władzy, ale jeżeli nasi partnerzy nie będą chcieli z nami współpracować, to też to zrozumiemy. Z taką przyjazną konkurencją wejdziemy w kampanię wyborczą po to, żeby tą kampanię wygrać. I tylko jedno sprostowanie, panie redaktor, zrobimy wszystko, żeby te wybory były jak najszybciej, mówiąc zupełnie wprost. Pani powiedziała o tym terminie za rok, bo to termin konstytucyjny, ale jak patrzymy na to, co dzieje się w obozie Zjednoczonej Prawicy, to wiemy, że każdy kolejny dzień trwania tej nieudolnej ekipy to jest dla Polaków więcej drożyzny i więcej biedy. Więc zrobimy wszystko, aby te wybory były jak najszybciej. A jak pan ocenia szansę na wygraną Platformy Obywatelskiej? Jako bardzo, bardzo wysokie. Ja myślę, że w Polakach narasta potrzeba zmiany, że Polacy codziennie widzą
jak bardzo szkodliwa dla ich portfeli jest władza PiS-u. Więc myślę, że będą chcieli pokazać PiS-owi tą ostateczną, taką czerwoną kartkę i odesłać PiS no, w taki niebyt polityczny, jeżeli chodzi o rządzenie w Polsce. My oczywiście nie będziemy oglądać się na to, co robi PiS, my będziemy oglądać się na to, co my mamy do zrobienia i z taką pokorą słuchać Polaków, słuchać tego, czego Polacy od nas oczekują, ale z wiarą, że już za rok w Polsce nie będzie drożyzny, zimna i chłodu, tylko będzie realna walka z inflacją, że wróci ciepło, że wróci słońce, że wróci po prostu optymizm, który Polakom jest teraz tak bardzo potrzebny. Dobrze, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy również. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że władza w Polsce